I to tak, raz kładziszem pojeździłem, a teraz już mi nie chce coś palić. Można sobie szarpać i szarpać. Gaźnik wcześniej mu przeczyściłem. To odpalił od razu. Teraz coś nie chcę przewziąć i ten silnik wykręcić z niego, rozebrać, zobaczyć co i jak. Cylinder chociaż zdejmę, zobaczę jak tłok wygląda. Świecę nawet nową mu założyłem, to nic nie pomogło. A silnik to tylko na dole przykręcony na 4 śruby. Tłok niedrogi, bo za 3 dychy niecałe można kupić do niego. A cylinder z tłokiem za 80 chyba. Jak był ciepły to palił, a tak to nie chciał ten kładzik. Ale go rozbiorę i zobaczę co tam, jak to wygląda. Kupi się drugi tłok. Powinien odpalać dobrze. A to jak odkręcić, jak to śruby wkręcili. Dojścia nie ma dobrego. Dziwnie. O. I teraz będzie można rozkręcać jeszcze co tu mi zostało za kable. Tylko paliwo. I od gazu linka. Niech se leci do kubka. A nie, jeszcze coś jest. I gitara, silnik wyjęty. W sumie tłok to tu widać. Nie, ale i tak muszę rozkręcić, zobaczyć cylinder. Ale tłok to na pewno do wymiany będzie. Kurde, ja to odkręciłem zamiast to całe, nie te śruby. Co jest? Teraz mi się ukręci. Także taki tłok przyjarany cały. Tu jak rysy ma głębokie. Kiedy jak sam tłok zmienię, to będzie to jakoś chodziło. Tu wszystko jak się rusza, jak to jest zrobione w takim chińskim kładzie. Korba, że ona na boki to się tak rusza na tym łożysku. Ale w Chińczyku to na wszystkim wszystko pojeździ. Ale w takim remoncik to moment się zrobi. Szybko. Poszukam tłoka do niego i zobaczymy. Co to będzie. Najpierw to wyczyści, to by się przydało wszystko. I części już mi przyszły do kładzisza.
Ogólnie nie spodziewałem się nawet uszczelek, że dostanę, bo sobie wyciąłem te uszczelki. Jakoś tam w miarę to powychodziło, żeby wyciąć. Tragedii nie ma z tymi moimi uszczelkami, a z tego arkusza na pewno lepsze by były niż te, co tu dostałem, ale są nowe, to złożę na tych nowych. Tłoczek taki, ogólnie to dziwne, bo niby średnica 44 mm, jak tam wpisywałem w internecie, to wychodziło, że to jest ten 60, a nie 50. A znowu oryginalne wziąć jakieś Yamaha tłok 50, to też ma 44 mm. Ale kupiłem taki sam, jaki był. Jakby był większy, to bym na większą pojemność zmienił. Świeca jaka mała, ale takiej nie będę zakładał, jakiejś tam chińskiej. Tylko NGK nową założę. Tu jest akurat stara. Za to wszystko dałem 41 zł, także taki remoncik to można robić. Ciekawe, ile tu polata. Dobra, się trzeba brać za składanie tego. Ogólnie na zdjęciach to nie było właśnie uszczelek ani nic do tego, tylko tłok z pierścieniami, cylinder, może stworzeń był, nie wiem, czy na łożysko tam było i te zabezpieczenia. Były jakieś droższe, to właśnie na zdjęciu było z tym, ale wziąłem najtańszy. Uszczelki to sobie wytnę. Pierścienie to chyba nie ma różnicy jaki tutaj. Dwusuwa to jeszcze nie rozbierałem, to nie wiem. Tłok też jakiś taki jest potegowany tu na górze, nowy. W czterosuwach to wszystko gładkie powinno być, ale to Chińczyki to... Tłoczek siedzi. Ogólnie silikonu nie daję na te uszczelki, bo to i tak benzyna mi później to rozpuszcza, ten silikon, więc nie mam takiego odpornego na ten, na benzynę, tylko na temperaturę, a on właśnie na benzynę nie jest. Kurde, z pierścieniami to się przekręcają. O, teraz weszło. Ale jak ciasno wchodzi teraz wszystko. Jednej rzeczy tylko tu nie sprawdziłem, bo to wykręcałem, ten łańcuch nasmarowałem, ale tu jest sprzęgło i tego nie sprawdziłem, a jak jeździłem ostatnio, to się trochę skopciło i nie wiem, w jakim stanie jest sprzęgło, ale zobaczymy, jak to odpali, będzie jeździło na tym nowym tłoku. Bo ogólnie to części to ja bym cały silnik za 2,5 stówy nowy mógł kupić, więc tu się nie opłaca za bardzo też jakoś remontować tego, bo można cały silnik nowy kupić. Cylinder z tłokiem wymieniony i w zasadzie po remoncie. Gaźnik tam złożyć. Czy złożony jest, tylko poskręcać wszystko. Będzie chodzić. Teraz to teanówka sztuka. Szczelki też nowe wezmę. Ta na wydech to lepsza, bo taka grubsza jest. Metal chyba mam w środku jakiś. Ale tak to one słabej jakości są, bo się kruszą normalnie w rękach. Także te moje by były lepsze trochę.
tu jak coś wykrzywiło, kurde. A tu taki prześwit. Co jest grane? Już tu krzywo skręciłem. No ta, do góry nogami to wsadziłem. Dlatego odstawało. No i cyk, kładzisz zrobiony, silnik siedzi. Odpalony już nawet jeździ. Ogólnie to jeszcze wymieniłem sprzęgło w nim. Pokażę wam stare jak wyglądał. Także remoncik trochę większy. Tu mam stare sprzęgło. Zjechane całkowicie. Nie ma tych okładzin już. Zdjęcie wam wrzucę nowego jak wyglądało. Na zasprzęgło dałem 29 zł, ten cylinder 41, to 7 dych wyszło. To was porobiłem z tym kładziszem, a tu na filmiku dzisiaj będzie mini kładzisz, a nie jakaś przeprawówka. Ale kładzisz w sumie jak nowy teraz po remoncie.